pomyślimy, nie będzie wacika, nie będzie środka dezynfekcyjnego, także ważne jest, żeby no i nawet i w plecakach, w torebkach, w apteczkach samochodowych teraz są rękawice, maseczki do wykonywania sztucznego oddychania. Pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim, pamiętajmy też o tym, że robimy coś po to, żeby pomóc, żeby uratować życie. Jak najszybsze rozpoczęcie akcji w sytuacji, kiedy osoba tego wymaga, jest bardzo ważne, bo oddech, akcje serca, po krótszej albo dłuższej przerwie rozpoczniemy i możemy przywrócić, ale jeżeli mózg będzie dłużej niedotleniony, to mózg nie podejmie swoich funkcji życiowych. Także akcja serca wróci, oddech wróci, ale pacjent będzie no bez kontaktu. Także pamiętajmy, żeby jak najwcześniej tą akcję rozpocząć i dlatego na, no akurat tutaj ten plakat nie, ale na różnych plakatach, co są te zaznaczone złote minuty, w których warto, trzeba rozpocząć akcję. Nie bójmy się pomagać, bo dzisiaj my pomagamy, a nie wiadomo kiedy my tej pomocy możemy potrzebować. I zaczynamy. Tą stronką. O, to jest.